Mamy dzisiaj 20 grudnia i zaczynamy 20 vlogmas. Zaczęliśmy dzisiaj zdalne. Zdalne będzie trwać poniedziałek, wtorek, środa. Czyli tak naprawdę 3 dni. Ja od rana siedzę w piżamie. Ale jedyny plus, jaki widzę w zdalnych tak naprawdę, to to, że mamy więcej czasu dla siebie. Ja będę miała więcej czasu na ogarnięcie vlogmasów. I jedno, co jest najważniejsze chyba, to to, że rano nie trzeba myśleć, co ubrać do szkoły. No i nie trzeba się z rana malować, to to też. Jakby widzę bardzo dużo plusów zdalnego nauczania. Ale i tak myślę, że jednak wiecie, stacjonarne mają w sobie coś takiego normalnego, że chodzimy do szkoły, widzimy się ze znajomymi. I to też jest coś fajnego. Ale tak, mamy dzisiaj 20 grudnia i w ogóle zostały 4 dni vlogmasów, jak ja w to nie wierzę, jakby wiecie. Ja nie wiem, kiedy to zleciało. Ostatnio był 1 grudnia i zaczynałam vlogmas i nie mogłam się doczekać, a dzisiaj mam 20 grudnia. Ale nie myślę o tym, ile zostało, bo chcemy wykorzystać dobrze te dni. Teraz nie mam żadnej lekcji online. Miałam dzisiaj już rano 3 lekcje online. Miałam godzinę wychowawczą o 8, potem miałam polski z tą samą panią. Potem miałam WOS online. Myślałam, że będę mieć historię online, ale pani dała nam materiały. Także będę miała jeszcze matmy przez materiały. No i jeszcze dzisiaj geografię mam online. Kolejną lekcję online mam chyba o 13, jest dopiero godzina 11:50, także mamy jeszcze trochę czasu. No i co, ja z rana w ogóle ja się wkręciłam bardzo w Wiedźmina i non stop oglądam teraz Wiedźmina. Od rana obejrzałam 3 odcinki chyba już. Także teraz będę znowu kontynuować oglądanie, ale w czasie montuję w ogóle vlogmasa, zobaczcie. Vlogmas się montuje i jem sobie marakuję, tak w tle. Ale co, muszę w ogóle iść zrobić sobie jeszcze śniadanie, ponieważ nie robiłam jeszcze sobie śniadania, nic nie jadłam z rana. Oprócz marakuli, którą sobie wzięłam szybko. Powiem wam szczerze, że nagrywanie vlogmasów i wszystkiego czegokolwiek na zdalnych było dla mnie łatwiejsze, ponieważ miałam więcej czasu, wrzucałam wszystko regularnie i w ogóle na wszystko było więcej czasu jednak rok temu. Niż tak patrzę, jak teraz jest, bo akurat w tym roku mi się trochę nie udaje wszystkiego wrzucać regularnie, ale to właśnie wszystko zależy od tego, czy w ogóle mam wolny czas. Zrobiłam sobie takie totalnie zwykłe śniadanie, ale oprócz tego zrobiłam sobie inkę, bo jakby to jest najlepsza kawa. I oprócz tego właśnie przesyłam na kanał 17 vlogmasa, żeby go jeszcze wrzucić, bo za 20 minut zaczynam lekcję. Będę mieć historię, także muszę też znaleźć jeszcze... Jaką historię? Boże, co ja gadam? Będę mieć geografię, także muszę... Mam już zeszyt do geografii i muszę jeszcze znaleźć książkę. Ale gdzie się zgubiłam i muszę jej teraz poszukać. Jaką ja w ogóle teraz mam grzywę, zobaczcie. Ale nie, teraz otworzyłam sobie kalendarz adwentowy, ponieważ skończyłam lekcję online i mam wolny czas. Także otworzyłam sobie kalendarz, a ja w ogóle się zresztą ogarnęłam, ubrałam ją, malowałam, więc czemu nie skorzystać z tej świetnej okazji. No i mamy 20 grudnia, czyli otwieramy 20 okienko. I gdzie jest ta 20, bo ją zgubiłam. Tutaj mamy 20 okienko. I uwaga, zawsze mi spada. I dzisiaj mamy tą taką klasyczną mleczną czekoladę. Teraz kalendarz z L'Occitane. L'Occitane, tak. I okienko numer 20 mamy dzisiaj na dole. Jezu, ja nie wierzę, te kalendarze są powoli już puste. Zobaczcie, tutaj mamy okienko numer 20, to gdzie to się otwiera z tej strony. I dzisiaj mamy coś takiego. Ja już wiem, co to jest, bo jak kupowałam ten kalendarz, to pani przy kasie mi powiedziała, bo ja byłam z mamą wtedy, jak kupowałam, to pani przy kasie mi powiedziała, żebym to serum oddała mojej mamie, ponieważ nie jest jeszcze do mojej skóry, że jestem za młoda i tak dalej, także ten serum oddam w takim razie mojej mamie, bo tak mi powiedziała pani sprzedawczyni, więc także jej zaufamy w takim razie, bo skoro faktycznie nie jest do mojej skóry, tak młodej, wiecie, to nie ma sensu, także po prostu oddam mojej mamie. No i lecimy dalej, teraz kalendarz z biżuterią od Wicki. No i dzisiaj mamy okienko, nie, dzisiaj jest 20 grudnia, czyli dzień właśnie parzysty. No i otwieramy 10 okienko. Więc zostały tylko 3 biżuterie tak naprawdę. Tutaj mamy 10. Dzisiaj takie okienko z dziadkiem do orzechów, proszę bardzo. I uwaga, uwaga, dzisiaj będziemy mieć... Zobacz, to jest naszyjnik. Tak, naszyjnik. Jeszcze naszyjnika nie było. Taki niebieski, w sensie tutaj ma takie jasno-niebieskie koraliki, a tutaj ma takie ciemne. A tutaj na samym końcu ma takie serduszko. A tutaj na samym końcu jest takie fajne serduszko. Także spoko, naprawdę. No i zapięcie mamy. Także mamy
naszyjnik. Nie wiem, czy teraz będę go ubierać, ale jest naprawdę fajny, bardzo ładny. Nie wiem, czemu ja zawsze zamykam jeszcze tą wstążką. Tak zawsze po prostu, żeby po prostu było tak dla ozdoby. Bo to ładnie wygląda. Także będzie z kokardką. No i ostatni kalendarz, bo mamy tylko 4. To jest kalendarz z Harrym Potterem i dzisiaj mamy 20 grudnia i 20 okienko znajduje się tutaj na dole. I uwaga, uwaga, co dzisiaj będzie? Nie mam pojęcia, bo na planszy nie ma nic. I zobaczcie, dzisiaj mamy Hermionę! Jestem szczęśliwa! Zobaczcie, jaka piękna. Dzisiaj mamy Hermionę. Jestem 100% szczęśliwa. Czyli tak, to są nasze zdobycze. Proszę bardzo, Hermiona, serum, czekoladka, no i taki piękny naszyjnik, także świetnie. Zrobiłam sobie właśnie herbatę w takim pięknym kubku Gryffindor. A pamiętam, dostałam go na Mikołajki chyba rok temu, tak bodajże. Sytuacja wyglądała tak, nie wiem, czy ktoś pamięta, ale mój tato nie wiedział o tym, że ja jestem w Slytherinie, a nie w Gryffindorze. A nie wiedział w sumie, czym to się różni, bo on jest totalnym mugolem na temat Harry'ego Pottera. Moja mama jak zobaczyła, że mój tato kupił Gryffindor, to mówi: Jezu, nie, bo Ola jest w Slytherinie. A moja mama mniej więcej wie coś o Harrym Potterze, oglądała części, czytała kiedyś nawet, jak była ze mną w ciąży, taki fun fact. Także taki fun fact, że moja mama to czytała, jak była ze mną w ciąży. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? No i właśnie kupili ten kubek, ale i tak się z tego cieszę naprawdę, bo kubek jednak Harry'ego Pottera to jest coś i jest bardzo fajne. I planowałam, żeby zbierać z każdego domu, jeszcze tego nie zrobiłam, ale właśnie chciałam kupić sobie kubek z każdego domu, bo jednak wiecie, Hogwart w moim sercu na zawsze. A wczoraj kupiłam takie fajne w Onshow, nie, w Lidlu jak byłam, takie fajne ciastka. One są takie korzenne typowe, ale ja uwielbiam korzenne ciastka, w sensie wiecie, takie piernikowe. One są po prostu najlepsze. Teraz jest godzina 14:54 i stwierdziłam, że pokażę wam, bo w sumie skończyłam lekcję, nie wiem co teraz robić. Stwierdziłam, że pokażę wam, jak sobie tak wiecie, udekorowałam mój telefon świątecznie. Także taką tapetę w ogóle mam od 1 grudnia, ona się w ogóle nie zmieniła. Ale jak, czekajcie, Face ID, szybko. Jak sobie wejdziemy na główną tapetę, tutaj mamy tak, taką tapetę z takimi prezentami świątecznymi. Tutaj mamy Abela akurat, Abla. No i tu mamy napisane Xmas, ponieważ tu miałam wcześniej autumn, w sensie jesień po angielsku. Autumn, tak, mamy teraz Xmas. No i po drugiej tapecie, w sensie na drugiej stronie mamy tutaj Hogwarts na święta. Tu mamy pierniczka, tu mamy takie kapcie z reniferami. To są zdjęcia w ogóle z Pinteresta. No i tak naprawdę to tyle. To jest takie moje zwykłe łóżnie aplikacje, jakie miałam, tylko tak naprawdę pozmieniałam widżety i tapetę tutaj taką główną w takie pierniczki. No i pozmieniałam jeszcze właśnie tutaj, nie no, to się zatrzymało, co ja gadam. Te widżety, tapety widżet pozmieniałam. Nie chcę przy was pisać hasła, ale no, także tylko te widżety się pozmieniały, no i parę napisów. Dzień dobry, idziemy zaraz na trening, bo jest godzina 15:55. Mam tutaj spakowaną torbę, proszę bardzo. Jeszcze ostatnio z siostrą byłyśmy w Decathlonie i kupiłyśmy sobie, słuchajcie, bo my trenujemy siatkówkę i kupiłyśmy sobie takie ochraniacze na ręce, proszę bardzo. I dodatkowo kupiłam sobie nowe spodenki, ponieważ cały czas chodziłam w moich tych dłuższych gym glamurach, ponieważ tamte mi się podziurawiły poprzednie. Także teraz kupiłam sobie trochę inne. Także teraz kupiłam sobie takie zwykłe leggingsowe za 30 zł w Decathlonie. Ale planuję sobie kupić takie gym glamury, te takie krótkie spodenki, ponieważ sprawdzają mi się długie gym glamury. I myślę o tym, że jednak krótkie będą mi się też bardzo przydawać i na WF, i na treningi właśnie. Zrobiłam właśnie, słuchajcie, brownie na patelni. To jest brownie na jakiejś mega małej patelni. Ja to dostałam od mojej mamy i od mojego taty w
kalendarz adwentowy od nich jakiś czas temu i dopiero teraz to zrobiłam. Moja siostra już to robiła niedawno i powiedziała, że jest bardzo dobre, tak ja to tak trzymam, ale to jest po prostu jak takie totalne brownie. Dostajesz w zestawie patelnię taką żelazną, no nie wiem, ale dostajesz patelnię, która jest taką właśnie twoją blaszką. No i dostajesz toblerony, którym masz sobie posypać. Dostajesz w środku ten taki proszek, w którym jest właśnie te wszystkie składniki. Mieszasz tylko z wodą i z masłem i powinno właśnie wyjść dobry brownie. Kamera mi aż z wrażenia spadła, ale zobaczcie, tak to pięknie wygląda. I to jest takie czekoladowe ciasto, ale podobno o smaku toblerone, także próbujemy. Nie, no dobre jest, takie brownie po prostu. Ale czy, w sensie, mogłabym zrobić to drugi raz, bo jest po prostu dobre, ale tak naprawdę można byłoby po prostu z normalnego przepisu zrobić brownie na dużej blaszce, nie kupować coś takiego, żeby zrobić na patelni. To jest chyba taki bardziej bajer, wiecie o co chodzi, żeby zrobić sobie małe brownie na patelni. Pijam wodą. Co, właśnie się wykąpałam, leżałam sobie w wannie bardzo długo, ale ja tak zawsze po treningu lubię się, wiecie, położyć w wannie i po prostu leżeć. Ale w ogóle dzisiaj był bardzo fajny dzień, w sensie bardzo fajny trening też, bo wiele rzeczy dzisiaj mi wychodziło. I się czułam się tak na siłach, wiecie o co chodzi, tak? Czasami są takie dni, że jak idę na trening, to się tak mega czuję i w ogóle wszystko mi super wychodzi. Ale są czasami takie dni, że po prostu nic mi nie wychodzi. W środę mam jednak odwołany trening, w piątek nie mam, bo jest Wigilia. Potem są święta, jest przerwa i kolejny mam 3 stycznia. Także mam teraz przerwę dwutygodniową. Ale za to tak, jutro będzie drugi dzień zdalny. Już dostałam wiadomość, że pierwszej lekcji nie mam online, tylko dopiero drugą. Trzeciej chyba też nie mam online. Bo trzecia to są już potem 2 WF-y, także potem też mam raczej luz. No i co, myślę, że to tak naprawdę tyle będzie.